stabilnými svítí dachu, jako štátom, už tady já jsem strašně si zároveň zvyklou folie, které nepřepuštěli do těch samotných. Tak když tam není bylo, ty pár přepuštáme, tak na zevnitř to nebylo. Znači, jak jsi člověk zpátky ptát, už můžu 10 let ten, tak jsi se ten dal. No 10 let ten, ale byly taky podejřané te folie, bo já u siebie v domu mám tak, že też pada, sobie tam woda przecieka, jak para jest, no to ona przychodzi, ale za dużo tyle przychodzi, jak potrafi sobie się zanosić. A to tak nie powinno być. Wtedy na wszystkich wpadek proporcje media była bardzo przepuszczalna, to zwykłą folię z opakowań czy jakąś spożywczą też ładniej, żeby woda nie przychodziła. I to wszystko się sprawdza pod warunkiem, że jest sucho. Faktycznie, ale wystarczy. Ale rozmawiamy w sali do Orliku, mamy basen, to tu niestety sucho nie będzie. Na siłowni ludzie kuchają, kuchają, to się każdy rozkręci ciężarami. I tutaj, gdy się zaczną skakać przez 5 godzin w ciągu dnia czy 6, no to nie ma siły, żeby nie mówić głodno i gorąco, prawda? To tam wszystko jedynie, że stoi woda, po prostu się to jeszcze przez wentylację na pewno przypuszcza. Teraz pytanie, co z tym wszystkim robić? Ja już Państwu dalej. Ja Panu to powiem jedną rzecz. Od suszenia, grzania i chłodzenia to jest tylko woda. Ta wentylacja powinna faktycznie wybiegać powietrze, dostarczać tak, żeby ten Pan miał świeże, żeby mógł sobie popracować. Jak wchodzi 20 osób, po 20 osób razy 50 metrów sześcienni na jedynę, czyli to 1000 metrów, okay, żeby super oddychać, ale to jest drogo. I wtedy potrzebny jest w sumie taki rekuperator i te 50 to jest taki super komfort amerykański. Tak. To musi stać w każdym pomieszczeniu. To znaczy, bo to chodzi o to nadmiarne, że to jest tylko prawo, to i to jest tak, że jak tu są nabiegne, a te powinny być wybiegne. To zresztą też, że jest to trochę wcina, bo ja tu na...